Tak to wyglądało wśród mężczyzn. Romolin 2 lata temu, Benjamin Carl, Zimon Shock i Rock Marguc. A tymczasem tutaj w finale właśnie Rock Marguc i Amerykanin Justin Reiter. Amerykanin wyruszył troszkę wcześniej na trasę drugiego przejazdu. W pierwszym przejeździe pokazał bardzo wysoką klasę jazdy, dynamiczne skręty, dobra linia. Doświadczony zawodnik, ale jeszcze bez sukcesu na Mistrzostwach Świata. Jedno trzecie miejsce tylko w Pucharze Świata. Tymczasem Rock Marguc, no brąz w Lamolinie i wiele innych sukcesów. Miał już także srebrny medal. Podczas całej trasy prowadził Amerykanie Rock, jednak na samej końcówce przyspieszył, wykorzystał błędy Amerykanina i... Tak, cała seria błędów. Jednak ten jeden błąd pociągnął za sobą kilka następnych, już Amerykanin nie był w stanie ułożyć tego rytmu tak jak to miał w głowie. No i to Rock Marguc, Słoweniec, zdobywa złoty medal, srebro dla Amerykanina Justina Reitera. I tak największy sukces w jego karierze. Tu wjechał w tą bramkę i tu już... Zresztą wcześniej już był błąd, a to była konsekwencja. Bardzo mi się trudno dobrze jeździło na tej trasie, w tych warunkach. Wszystko się ułożyło dla mnie idealnie. Jestem mistrzem świata. To niesamowite. No i przejazd na miejsce trzecie. Tutaj Roland Fischner, Włoch i Austriak Andy Promeger. A i Włoch po prostu jeździł lepiej. Bez medalu do Austrii. Od samego początku dzisiejszych zawodów pokazywał bardzo płynną jazdę. Promeger pechowy, podczas gigantowych zawodów również nie udało mu się stanąć na podium. A tutaj w przejeździe o brązowy medal, trzecią tyczkę pod koniec trasy. Tak, a Benjamin Carl odpadł z tych zawodów w jednej czwartej. No i pokonany właśnie przez Promegera. Giganci było odwrotnie. I jeszcze Stefan Pajn, Engeli, Zaubrey, Rigler. Tak to wyglądało w Lamoninie. No ale tutaj Zaubrey jeździła kiepsko. Natomiast Hidekatrin Engeli bardzo dobrze. Audia Rigler nieco słabiej. Ale w finale mieliśmy inne zawodniczki. Jekaterinę Tudygieszewą z Rosji i Patrycję Kummer ze Szwajcarii. Rosjanka bardzo płynną jazdę prezentowała. I niesamowicie agresywnie jeździła Rosjanka. Rzeczywiście od startu tak wychodziła, że w tym drugim przejeździe wydawało się, że wyleci już na drugim zakręcie. No, Rosjanie podchodzą bardzo pewnie do snowboardu. Liczą na dużo medali podczas igrzysk w Soczi. No wiadomo, jak ma się u siebie igrzyska, no to inwestuje się, no bo to jest oczywiste. I w ten właśnie sposób Jekaterina Tudygieszewa zdobywa Mistrzostwo Świata. Patrycja Kummer. Srebro. Tutaj właśnie to za mocne wyjście ze startu, aż tam pofrunęła w drugim skręcie, ale bardzo szczęśliwa, trudna trasa, wiele lodu, ale jestem bardzo szczęśliwa, miałem specjalne treningi, specjalne przygotowania do tych mistrzostw świata, marzyłam o złotym medalu i mam ten złoty medal, wygrałam. Great walking, great training. Wspaniała praca, wspaniałe treningi całego teamu naszej federacji, a wywiady przeprowadzał nie kto inny jak J.J. Anderson, mistrz olimpijski, mistrz świata, któremu w stołem nie poszło na najlepiej. Powiedzmy jeszcze, że brąz dla Niemki Amelie Kober, czwarta Hildekatrin Engeli, a więc dokładnie tak samo jak w gigancie, one spotkały się w małym finale i znów lepsza była Niemka. To były na najważniejsze momenty tych mistrzostw świata w Stonham. Tak, naprawdę dziękujemy wszystkim zawodnikom za te wspaniałe dni. Dla mnie mistrzem jest Alex Poulain, który obronił tytuł mistrzowski w Snowboard w Krosie, a dla ciebie? Cóż, mnie się podobał najbardziej Bigger na stadionie w Quebec City. Ci rajderzy po prostu dotykali księżyca, rzeczywiście dotykali księżyca, było też bardzo, bardzo zimno, ale zostańcie z Eurosportem 2, bo oczywiście sporty zimowe będą ciągle obecne. Do zobaczenia, uciekamy na ciepłą czekoladę. Natomiast już też na ciepłą czekoladę
za wspólnie spędzony czas podczas tych Mistrzostw Świata dziękują Marcin Bocian i Adam Probosz. Do usłyszenia podczas kolejnych relacji.